imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie codziennika biblijnego w czwartek 6 lipca. Na początek przeczytam hasła. Pierwsze z nich wyjęte z 25 psalmu, pierwsze dwa wiersze. Do Ciebie, Panie, wznoszę duszę moją, Boże mój, Tobie ufam, obym nie zaznał wstydu. A drugie hasło zapisane jest w 19 rozdziale Ewangelii Łukasza. Zacheusz pragnął widzieć Jezusa. Kto to jest? W miarę upływu lat naszego życia wyrastamy z pewnych rzeczy, wyrastamy z dziecięcych sposobów zachowania, z dziecięcego sposobu traktowania otaczającego świata. Dorosłemu nie wypada zbyt demonstracyjnie w publicznych miejscach okazywać swoje uczucia, a jednak zdarza się, że i dorośli, dostojni ludzie zachowują się tak jak dzieci, narażając się nierzadko na pośmiewisko. Dlatego myślę, że poważne musiały być powody, dla których właśnie Zacheusz naraża się na wyśmianie. On, dostojny, bogaty człowiek, człowiek na stanowisku, biegnie przez ulice swego miasta. Zwykle był dumnym człowiekiem, zarozumiałym człowiekiem, przełożony nad celnikami, traktujący z góry wszystkich ludzi. A teraz sam dobrowolnie naraża się na śmieszność, naraża się na pogardę. Wszystko właściwie mu jedno, jak to jego zachowanie zostanie przyjęte, bo on opanowany jest w tym momencie jednym pragnieniem. Chce za wszelką cenę zobaczyć Jezusa. Chce za wszelką cenę spotkać się z nauczycielem. To nie jest zwykła ciekawość, zainteresowanie jakimś sławnym nauczycielem. Ale jest to może jeszcze nie całkiem uświadomione pragnienie, żeby Jezus Chrystus zmienił coś w jego życiu. Zacheusz jest w tym szczególnym momencie ludzkiego życia, kiedy właściwie osiągnęło się już to, czego człowiek pragnął. Ma bogactwo, ma wysoką pozycję w społeczeństwie, co prawda kontrowersyjną, różnie ocenianą, ale pozycję dającą poczucie przewagi nad innymi i pozwalającą na tych innych patrzeć z góry, traktować innych z góry. Tego chciał i to osiągnął. Ale od pewnego czasu patrzy w tył na swoje życie. Jego satysfakcja z dotychczasowych osiągnięć jest pomniejszana czy pomieszana z niepokojem. Ale nie chodzi o to, że zbyt mało osiągnął, że chciałby jeszcze więcej. Ale ten niepokój rodzi się z pewnego pytania. Czy rzeczywiście właściwie wybrał w życiu i czy naprawdę to bogactwo, któremu poświęcił swe życie, jest tą największą wartością, dla której warto żyć, której warto oddać swoje życie, której warto się poświęcić. Wiedział, że na drodze, którą wybrał, zaszedł daleko, bardzo wysoko, a jednak nie posiadał jakiegoś takiego wewnętrznego zadowolenia. Czegoś mu brakowało, czegoś szukał. I właśnie w tym poszukiwaniu, gnany przez wewnętrzny niepokój, wszedł na owe drzewo sykomory. Tyle Zacheusz. Także i w naszym życiu przychodzi taka chwila, kiedy zaczynamy patrzeć w tył, za siebie, dokonujemy pewnego rodzaju podsumowania swojego życia i wtedy nieraz przeżywamy to samo, co przeżywał Zacheusz. Udało nam się zabezpieczyć swój materialny byt.
udało nam się na miarę swych ambicji zdobyć odpowiednią pozycję. Wiele rzeczy nam się w życiu udało, a jednak odczuwamy jakiś niedosyt, a jednak odczuwamy jakiś niepokój. Czegoś nam w życiu brakuje, czegoś nie potrafimy tego zdefiniować. Pan przychodzi także i do nas. Tak jak przyszedł do Zacheusza, przychodzi także i do nas i mówi: dziś muszę zatrzymać się w Twoim domu. Dziś. Teraz jest ten wyjątkowy moment w naszym życiu, kiedy możemy pójść za Panem, kiedy możemy pójść za Jezusem, kiedy mamy, dla nas czas łaski jeszcze trwa. Ale to musimy zrobić dziś, teraz, bo jutro? Jutro może być za późno, bo jutro, tego jutra może dla nas już nie być. I nie bójmy się tego, co ludzie powiedzą. Nie bądźmy jak ci, którzy boją się ośmieszenia, boją się utraty majątku, boją się utraty pozycji. W ich wypadku Pan przechodzi i nic się nie zmienia. Wszystko pozostaje po staremu. A może być inaczej. Może być inaczej także i w naszym życiu. Tylko trzeba przyjąć do swojego serca, do swojego życia tego, który mówi także i do nas, tak jak mówił do Zacheusza: dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. Na zakończenie chciałbym przeczytać fragment, który jest zapisany w przewodniku z Biblią na co dzień, a słowa, które wypowiedział niegdyś Marcin Luther. Kościół będzie zachowany nie dzięki naszym przodkom czy naszym potomkom, ale dzięki temu, który był, który jest i który będzie i który mówi: ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Niechaj w naszych planach, w naszej codzienności, także i dzisiaj, 6 lipca, Bóg nam błogosławi, niechaj będzie z nami wszystkimi. Amen.